klubie jagiellońskim przy rynku głównym w Krakowie już po raz kolejny młodzi ludzie spotkali się z ekspertami, aby podyskutować. Tym razem podjęty został temat problemu imigracyjnego. Uczestnicy między innymi zastanawiali się, co powinna zrobić Unia Europejska. Po pierwsze, powinna bardzo mocno nacisnąć na Turcję, żeby zaczęła zachowywać się jak lojalny sojusznik w tej sprawie, ponieważ jak na razie daje się wygrywać Turcji, jak to się podoba, a Turcja jest jednym z kluczowych elementów tej całej układanki, bo ona puściła tę falę i ona jest w stanie tak naprawdę jakoś ją kontrolować. To jest pierwsza. Druga rzecz, powinna zrobić wszystko, żeby jak najbardziej wspomóc Liban, Rożawę i iracki Kurdystan, które w tym momencie są siłami stabilizującymi tam sytuację. Prelegenci oprócz Unii mówili także o samej Polsce. Polska z jednej strony powinna współpracować z Unią Europejską, ale tylko na zasadach takich, na jakich jest to zdroworozsądkowe i bezpieczne nie tylko dla Polski, ale też dla strefy Europy Środkowo-Wschodniej. Bardzo głośno podkreślano, że to właśnie współpraca jest kluczem. Dlatego też goście sami podejmują działania mające pomóc uchodźcom. Ja zorganizowałem konwój dla uchodźców kurdyjskich z Kobane. Za 100 tysięcy złotych utrzymaliśmy de facto 3 obozy na 2 miesiące, to jest kilkaset osób. I teraz dzięki temu ci ludzie wrócili. Ci ludzie wrócili do Kobane, a nie polecieli dalej szukać szczęścia, bo nie mogli już zostać w tych obozach. Od kilku już lat produkujemy filmy o sytuacji chrześcijan na świecie. Głównym naszym celem jest to przekazanie właśnie głosu tych, którzy tego głosu nie mają w mediach. Teraz jakby coraz bardziej się o tym mówi jednak, kiedy zaczęliśmy pracę nad tą serią, to było 4 lata temu. 4 lata temu, tak? To wtedy jeszcze tak głośno nie mówiło się o tym, ile chrześcijan ginie za wiarę. Bo to właśnie wiara jest głównym problemem imigracji. Dlatego nie zabrakło także głosu Kościoła w tej sprawie. Kościół nakazuje nam, abyśmy się troszczyli o każdą osobę, zwłaszcza o osobę najbardziej potrzebującą, czyli właśnie o uchodźców. Ponieważ uchodźcy to ci ludzie, którzy uciekają z terenów zagrożonych wojną, bądź objętych jakimś konfliktem zbrojnym. I Kościół każdy nakazuje nam się właśnie zaopiekować nimi. I każdy ich otoczy nie tylko opieką materialną, ale psychologiczną i też duchową. Tam masa ludzi ginie w krwawych prześladowaniach za wiarę. I tutaj my sobie możemy postawić pytanie, my Europejczycy, my chrześcijanie, co my w takiej sytuacji byśmy zrobili. Tak? No i tutaj jest pytanie, na które każdy z nas powinien sobie odpowiedzieć. Pytanie trudne, ale jakże ważne. Ciężko jednak na nie odpowiedzieć, podczas gdy nie zna się obiektywnego obrazu sytuacji. Polityczna poprawność, okłamywanie ludzi co do prawdziwej skali zjawiska i pewnych patologii, które są przecież związane z tym zjawiskiem, może niestety doprowadzić do reakcji, która zamieni się w nienawiść. Całe spotkanie zakończyła rozmowa z publicznością, która przyniosła duże owoce i uświadomiła uczestnikom skalę i prawdziwy obraz problemu imigracyjnego. Dla JP2TV Adam Pąka.